Pani Maria opiekuje się czwórką dzieci, w tym ciężko chorym Adrianem. Jak sama przyznaje, ich życie nie jest łatwe. Niestety te środki, które nam państwo oferuje, gdy dziecko jest ciężko chore, tak jak w przypadku Adriana, ma jedną komorę serca, niedoczynność tarczycy, padaczka i wiele, wiele chorób dochodzi po drodze. Jesteśmy w tej chwili po operacji, rodzina nie jest w stanie sama sobie pokonać. Po prostu i to zniechęca. Dlatego pani Maria z podopiecznymi skorzystała z akcji Wyprawka dla Żaczka, której celem była zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci z potrzebujących wrocławskich rodzin. Arcybiskup Józef Kupny poświęcił i rozdał dzieciom tornistry pełne przydatnych w szkole przedmiotów. Pani Maria twierdzi, że taka pomoc ma ogromną wartość. Jezu, bardzo się przydaje. Tak jak mówię, przy chorych dzieciach ma pan ogromną rehabilitację. Lekarze specjalnie nie ma czasu nawet, prawdę mówiąc, na zakupy. I czyli to jest taki gest, który i wspomaga materialnie, ale i pomaga w tych czasie rehabilitacji, że można to poświęcić dziecku, człowiek jest spokojny, że ta wyprawka przyjdzie. Z opinią pani Marii zgadzają się inni rodzice, którzy razem z dziećmi skorzystali z pomocy od Caritas. Jestem zadowolona, tak, że ze względu na to, że niektórych osób nie stać na takie wyprawki i to fajnie, żeby takie dzieciaki miały coś takiego. No i fajne są takie właśnie akcje. Tornistry z pełnym wyposażeniem, pochodzącym na przykład ze zbiórek przeprowadzonych w sklepach, najbardziej przypadły do gustu dzieciom, które już 4 września rozpoczną nowy rok szkolny. Zestaw zakreślarski, tutaj cały, długopisy, kredki, mazaki. Daria, czyli dużo przydatnych artykułów, czy jesteś zadowolona z tej wyprawki, podoba ci się? Tak, bardzo dużo rzeczy, które mi się na pewno przyda. Pomoc oferowana w ramach akcji Wyprawka dla Żaczka trafiła do setek wrocławskich rodzin. W tym roku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej pomogła także Polakom mieszkającym za granicą. My w całej diecezji rozdajemy około 2000 plecaków. To jest mniej więcej co roku podobna liczba, która trafia do tych najmłodszych. W tym roku udało nam się jeszcze 200 plecaków wysłać na Białoruś i Ukrainę. Caritas Polska dołożyło jeszcze tam troszkę, także 500,5 tysiąca plecaków pojechało na wschód. W akcję chętnie włączyli się wrocławianie, którzy po raz kolejny pokazali, że są czuli na potrzeby innych. Ludzie bardzo chętnie pomagają i myślę, że jaką wdzięcznością jest uśmiech tych dzieci, jak one dziękowały, jak rodzice dziękowali za taką pomoc, bo wiemy, że pomimo tej akcji 500+, i to są przecież jednak rodziny, które w dalszym ciągu potrzebują tej pomocy. Kolejna edycja akcji Wyprawka dla Żaczka już w przyszłym roku. Piotr Błachut, Echo 24.